Witam Was w kolejnym odcineczku. W dzisiejszym zajmiemy się gaźnikiem, no bo nie działa to tak znowu prawidłowo. Im niższa temperatura, tym jest gorzej. Pitbike Rider mówił, że no troszeczkę kitował, u niego tak samo zaczęło chodzić, jak pojeździł trochę przy minusowych temperaturach z ostatniego filmiku, czy przedostatniego. No i cóż, no ja odpalałem, no i dalej odpala troszeczkę ciężko przy tych minusowych temperaturach. No muszę parę razy kopnąć. Jak widzicie, no miałem tego odcinka nie robić, ale doszedłem do wniosku, że zrobię. A czemu miałem nie robić? Bo normalnie takiego nerwa dostałem, że nic mi się dosłownie nie chciało. Pewnie kątem oka zauważyliście. O, tego oto sprzęta. Próbowałem, walczyłem z tym, bo miał być odcinek specjalny dzisiaj. Ale same problemy wychodzą i psychika człowiekowi siada, tak wam powiem. No jakoś tak, nie daję rady, tak wam powiem, psychicznie przy tym wszystkim. Co chwilę coś mi nie wychodzi, co chwilę coś nie idzie i na siłę to tak ciężko. Od składem walczyłem od rana, od 6 albo 7, nie, od 7 chyba, 7, 8. Coś takiego walczyłem z tym kładem i powiem wam, że zrezygnowałem. Jest problem taki, że jak nacisnę, Koła się schodzą do środka, kurde, bo zmieniłem wahacze od innego kłada, bo w tym nie miałem jednej strony. Ramo jest popękane, ale doszedłem do wniosku, może to wytrzyma. To znowu śruby nie było tutaj na wahaczu, ale udało mi się coś tam znaleźć po 2 godzinach walki i znalazłem śrubę z takim gwintem. To sobie myślę, założę tylny hamulec znowu nie działa, trzeba dorobić tulejki dystansowe. No i normalnie aż człowieka krew zalewała, jak dosłownie za cokolwiek sobie chciałem wziąć, nie pasuje. Chciałem założyć bak, nie pasuje. Musiałem podginać, kurde, wygiąć całe tutaj mocowanie, bo to jest pod inny bak. Znowu teraz plastiku nie założę na górę. No jasny pieron, myślałem, że człowieka krew zaleje dosłownie. No i instalacje trzeba robić, uchwyty połamane, pourywane. Tutaj teoretycznie powinno być gdzieś mocowanie na cewkę, ułamane zmocowanie i znowu spawarkę mam w piwnicy i waży ona chyba 40 parę kilo, 50 kilo około 50 kilo waży spawarka znowu i nosić ją tam i z powrotem to no i wiecie jak to jest, same problemy i nie wiem czy mi się uda, nie wiem, dosłownie no, powiem wam, że nie wiem czy mi się uda w zimę w tą, bo wiem, że mnie zbiczujecie, jak nie podryftujemy troszeczkę kładziszem, ale dosłownie nie daję rady psychicznie, tak wam powiem szczerze. Za dużo roboty na kupę i nie wiem, nie dam rady, zajmę się za jedno, zaraz trzeba robić drugie, zaraz trzeba robić trzecie, sobie myślę, przejadę się pitbike'iem, no ciężko chodzi. Nie, że znowu jest wada, bo pewnie w lecie nie byłoby problemów. W zimie to każdy motor ma problemy, tak wam powiem, bo cały czas jest uboga mieszanka. Im zimniej, tym więcej powietrza motor dostaje, a za mało paliwa jest, wiesz. Więc kto się zna, zrozumie to. Nie pamiętam jak tam było w tych starych gaźnikach od pitbike'ów, musiałbym zobaczyć na stare filmiki, ale powiem wam, że ten gaźnik wygląda na bardzo wysokiej jakości, tak wam powiem. Zobaczcie sobie jakość odlewów. Ogólnie jest dość sporo ciężki, jest dobrej jakości plastik, znaczy plastik, aluminium, dobrej jakości aluminium i naprawdę jest bardzo dobrej jakości. No nie mogę mówić, bo zaraz będzie hejt znowu, że hejtuję MRF markę, ale pierwsze te pitbike'i miały lepsze gaźniki, nie wiem jak jest teraz, więc nie wypowiem się jak tam jest, ale po zdjęciach co mi niektórzy ludzie podsyłali, co mieli problemy ze swoimi pitbike'ami, to naprawdę o wiele, zobaczcie sobie na jakość odlewów, nie? Jakość odlewów i to wszystko i będziecie wiedzieć. Według mnie on wygląda na wysokiej jakości ten gaźnik, zobaczymy zaraz w środku, zobaczymy jak jest ustawiony, bo lekko wystarczy przechylić, o widzicie? Leciutko przechylę w jedną stronę i przylewa motor, o. Leciutek, dosłownie lekko przechylam i zostaje motor przylany, a w drugą stronę? O, w tą stronę nie, ale w tą stronę. W tą jedną stronę. W stronę, od której strony mam wstanie. No więc zaraz zobaczymy jak jest pływak ustawiony. Czekaj, jedziemy pod górkę. Mi się wydaje, że to nie
że pod górkę jadę, tylko że go przechylę w bok. O, widzicie? Jak go przechylę w bok, to jest problem. Jak go przechylę w bok, jest problem. I dlatego mi przylewało chyba na tych podjazdach. Zaraz to zobaczymy, jak jest tam to poustawiane. Dajcie mi chwilę, nie będę nagrywał rozkręcania, bo to szkoda czasu. Więc ja sobie to rozkręcę i zobaczymy się za chwileczkę. Rozkręciłem i od razu ustawiłem gaźnik. Było po prostu w komorze pływakowej ustawione za dużo paliwa. Według mnie przynajmniej. Ja wam mogę tylko jedynie pokazać, jak ja to ustawiam. I tyle. Jak wy ustawicie u siebie, to już od was zależy. Od razu mogę powiedzieć, jakie są dysze w gaźniku. Tak samo dla siebie od razu to powiem, bo ja mogę zapomnieć, więc będziecie mieć w tym filmiku. Dysza główna jest to, mam nadzieję, że to widzicie, 95. Dysza główna jest 95. Dysza wolnych obrotów. No niestety napis jest z drugiej strony, ale sprawdzałem, odkręciłem ją. Dysza wolnych obrotów jest 15. 15. W gaźniku jest wszystko czyściutko, z gaźnika mi się nie lało. Nie było żadnych problemów z wyciekami. Jedynie był problem z tym, że jak się przechyliło motor, no to go przelewało. Jak ustawiłem gaźnik, może go obrócę odwrotnie, żeby było to widać lepiej. Tak, żeby było lepsze światło. O. Ustawiłem to tak, żeby spód gaźnika, co się przekręca komorę pływakową, a z grzewy na pływaku było to równolegle. Tak to ustawiłem. A było to ustawione wcześniej, pewnie teraz widzicie na ekranie. Było to ustawione tak, że po prostu zanim się zamknie pływak, zanim domknie zaworek, no to o wiele więcej paliwa było tutaj w komorze pływakowej. Czym się to reguluje? Reguluje się to przyginając albo odginając tą tutaj blaszkę i wtedy podnosicie albo opuszczacie ten pływak, czyli wcześniej albo później wam zamyka zaworek. Ja tutaj zaraz jeszcze sobie sprawdzę, jakie są ustawienia oryginalnie tutaj dawki paliwowo-powietrznej. Czułem, ile jest tam obrotów. Jest to ustawione seryjnie na 1,72 obroty, coś takiego. 1,7 obrota, 2 obroty, coś takiego. I według mnie jest to tak w miarę dobrze ustawione. To też zależy względem tego, jaka jest temperatura powietrza, gdzie wy jeździcie, na jakiej wysokości nad poziomem morza i to wszystko. To naprawdę jest dużo czynników i u jednej osoby będzie to lepiej chodzić, u innej gorzej. No niestety wada gaźników. Nie da rady ustawić tego fabrycznie, żeby wszędzie, u każdego, w każdą porę roku chodziło to wszystko idealnie. No nie da rady, jest to niemożliwością ustawić gaźnik tak. Dlatego jakbyście zauważyli na jakichś zawodach albo coś, to ludzie dosłownie regulują gaźniki dosłownie zaraz przed zawodami. Jak widzicie, ściągnąłem tutaj też przepustnicę i iglicę i będziemy zaraz sprawdzać, jak to jest tutaj ustawione. W środku mamy takie zabezpieczenie. Coś takiego jest w środku, taka blaszka. Takim wygięciem w stronę, gdzie przychodzi linka. I to zabezpieczenie w środku jest bardzo istotne, żebyście tego nie zgubili i prawidłowo potem założyli, żeby potem wam ta iglica ze środka nie wyleciała. To zabezpieczenie jest dopychane przez sprężynę, więc tutaj nie będzie problemu. Dobra, ja to wyciągam to i pokazuję wam, jak to tutaj wygląda. Iglica jest ustawiona na przedostatni ząbek. Według mnie no, jest to dobrze. Tak wam powiem szczerze. I zauważyłem, że w tym gaźniku występuje, nie w każdym to jest, tak wam powiem, zaraz wam pokażę, tylko występuje podkładka plastikowa, jak widzicie. Ona jest grubości jednego ząbka, więc ja zrobię tutaj taki myk, że ustawię tą przepustnicę, no iglicę na ostatnim ząbek, nie? Zapnę na ostatni ząbek i zostawię tą podkładkę plastikową.
Czyli będzie wychodziło tak, jakby na przedostatni ząbek bez tej podkładki. I składamy. Jak coś, to wrócę na ustawienia standardowe. Zaraz jeszcze nasączę filtr powietrza. Nasączę sobie, zrobię sobie tu jakąś prowizoryczną osłonkę na to. Z czegoś, jeszcze nie wiem z czego, zobaczymy. Jakąś prowizorkę. No i tyle. I tyle. Może coś znajdę takiego odpowiedniego do tego. I z tego zrobię sobie taką osłonkę tutaj na to. Żeby... No żeby mi śniegiem nie ładowało po filtrze, nie? Tylko po to, na chwilę obecną przynajmniej. Jak ściągnąć przepustnicę w prosty sposób i potem ją założyć, nie? Kciukiem, albo jak tam palcami wolicie, podwijamy sprężynę. Podwijamy tą sprężynę, wyciągamy ze środka. O, cyk, 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 cyk. I dociskamy ją kciukiem. Ojej, teraz mi się nie uda tego pokazać, ale... Staramy się docisnąć, o, w ten sposób, kciukiem, całą zwiniętą do góry, do dekielka. I wtedy mamy tutaj linkę wolną. I robimy takie, tylko takie cyk. I cyk. Jest przepustnica ściągnięta. Tak samo ją zakładamy w ten sam sposób. Zakładamy linkę. Ona tu ma od spodu wejść w taki, jak zobaczycie, taki jest roweczek na ten kołeczek od linki, nie? Zakładamy na ten kołeczek, cyk, cyk i puszczamy sprężynę i jest założone. Potem zakładamy gaźnik, tym takim wycięciem po całości w przeciwną stronę. Dobra, nie, bo nie, zaraz nie zrozumiecie. Jak jest tutaj takie nacięcie po skosie, na tej przepustnicy, jakieś wcięte w skos, tą stroną idzie w stronę, gdzie macie regulację wolnych obrotów. W Mikuni 25 jest tutaj taka śrubeczka tylko. Szkoda, że nie ma takiego pokrętełka, może znajdę, kiedy to się zamontuje, takie pokrętełko ręczne do tego. Zrodził mi się taki głupi pomysł. Zaraz go przetestuję. Jak się uda, no to będzie ok, a jak się nie uda, to nie będzie ok. Zrobić taki prowizoryczny airbox do tego pitbike'a. Będzie trochę głupio, bo będzie prawdopodobnie trochę na nogę przeszkadzał. A to zaraz zobaczymy, może trochę przeszkadzać. Nie wiem, zobaczę, czy mi się w ogóle uda. Mogę zniszczyć pojemniczek, no to... Uwaga, zrobimy airboxa z tego. To żadna reklama od razu, mówię. Ale z czegoś takiego spróbuję zrobić airboxa na to. No i że fajnie, bo jest dekielek zamykany, to można by mi wywiercić dziurki. Tylko jeszcze nie wiem dokładnie, jak to zrobię, więc... Zobaczymy. I jak tutaj wejdzie on do środka, no to tak jest jeszcze trochę miejsca na boki, dookoła filtra. No. Nie wiem, może mi się uda, może mi się nie uda. Mówicie, że ta rama jest... Jakby to wam powiedzieć, jak wy to mówicie, ta rama jest wadliwa, wadą. Ta rama jest wadą w tych pitach, bo nie jest osłonięty filtr powietrza. Powiem wam tak, w innej marce pitbajków, której na pewno wiecie, którymi jeździłem, jest wada taka, że ja bym chciał coś takiego zrobić, taką osłonę z butelki albo z czegoś do tych pitów, no to filtr powietrza idzie zaraz koło wydechu i to się wszystko opala. Jak i też minusem jest to, że pit zaciąga ciepłe powietrze, a nim zimniejsze powietrze, tym można więcej paliwa podać. Im więcej paliwa, tym więcej mocy ma pit, nie? Więc takie coś, jak mam po tej stronie, jest to wada ze względu na to, że będzie chlapać po nim. Chyba że jak się uda coś takiego stworzyć, to już wadą nie będzie. Tak wam powiem. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Filter założony. No ja mówię, nic z tego nie będzie, no nic z tego nie będzie. Tak to wygląda. Nie za profesjonalnie, ale Jan to jest zrobił. Wersja 1.0 na szybkości. No ważne, że jest. Nie będzie chlapać tu od przodu nic. Ja będę jechał śniegiem. Teraz jest pytanie, czy odpali, czy tyle powietrza mu starczy. A nie wiem, bo ja gaźnik regulowałem, to nie wiem, czy odpali w ogóle. Dobra, trzymaj to. Ale piękny pitbike.
Jasny. A co, całego ciebie widać? Nie musisz mnie widać. Ty go możesz. Nie, no siebie też najlepiej, żeby... To jest problem z kranikiem, niestety. Bo jest mało miejsca. Już jakieś problemy. No bo nie idzie tam wcisnąć tam, żeby... Ten, ale... O, już to odpadać. O, kopka zablokowałaś. Łódź. O, o. Mocniej kopnij. Raz i mocno kopnij. Chciałby tak wyregulowane na oko wszystko, że pierdolę. Odpalił! Chodzi! Będzie chodzi. Moments later. Co? No. Pan emeryt wrzuca jedynkę. Popisuwa musiała być. Kaśka, powiedz. Leszcz. Ale chodzi! Podejście numer 3. Kółko? Ryje nam do tego, kurwa. Mamy Hondę zaraz. Kamieniami porzuca to. Mała derka zobaczy. Narysuj mi tu serduszko. Narysuj serduszko, bo fajne takie. Piękne. Ale nie nagrywaj mnie. Katuje maszynę! Już pan MRF już wariuje. Czasami go dam delikatnie, tak kurde, ale minimalnie jeszcze i będzie miód malina. Powietrza brakuje. Zrobisz więcej dziurek troszeczkę i będzie.
Muszę zrobić większe dziurki te boczne. Większej będzie git. Będzie git. Tak to fajnie, fajnie. Dobra, minuta 8 i sprawdzamy drugi raz. No dobra, to chyba na tym zakończymy, bo na polu już się zaczyna ciemno robić. GoPro chyba nie będzie nic widać, jak się przejadę. Jak widać, w miarę równo chodzi teraz. Ustawione jest to na miarę, tak powiedzmy, takie dwa obroty. I co więcej powiem. Troszeczkę dławi ten motor, ten airbox, co zbudowałem. Odcina go trochę za szybko. Tak mogę powiedzieć. Trochę za szybko go odcina przez to. Ale na zimę wystarczająco jest. Chcesz się kawałek przejechać? Na podwórku? Ale nie połamiesz plastiku? Co? A kurwa, było jedynka dałaś. Nie zabij się. No jak? No fajnie się jeździ, tylko wiadomo, no. Jest to sprzęgło na pewno, bo tak dziwnie chodzi mi. Ja tam przyzwyczajony wiesz, jestem, że fajnie, a tu przy końcu jeszcze musi tak dziwno, widzisz, chyba. Mi to bardziej pociągnięte, żeby to nagle odbiło. U Piotrowie tak samo jest. Albo ja jestem nieprzyzwyczajony do tego, albo co nie wiem. Nie wiem, mi tam nie przeszkadza, ale ja tam nie widzę, żeby coś dziwnie brało. No i dobra, no i tyle w dzisiejszym odcinku. Jeszcze ile to zmontować, może się uda coś nagrać, nie? Dobra. To do następnego. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że wam się podobało. Hej!